Siemanko, z tej strony Mit, a to jest poradnik, chciałem powiedzieć odcinek. To jest poradnik, jak zbudować zawieszenie z tych części do tego samochodu. No to na sam pierw bierzemy to. Montujemy to tu, na dole. Ale przydałoby się je trochę podnieść. A już się blacha pogięła, czy mi się wydaje. Dobra, jebać to. Bierzemy sobie to. Jest ważne. To damy tu. Podniesiemy dziada trochę. I przykręcimy to. Trochę dalej, o. Dajmy tu. Nie, to nie jest koniec live'a, co ty? To jest... dopiero początek. Nie no, nie. Zrobię jeszcze to, w sumie. Nie pójdę, nie zasnę tak szybko, która jest w pół do pierwszej. Pół godziny mi zajęło zrobienie silnika, to pół godziny mi zajmie robienie tego gówna, to już dam radę, nie? No to fajnie, wszyscy szczęśliwi. Ja będę miał dwa odcinki z głowy już. Jutro wpierdolę jeden, potem następnie drugi. Dobrze, dokręcone jest wszystko porządnie. Teraz montujemy zawieszenie z przodu, czyli tak. To front left, czy tam, co to było? Front left to na tą stronę. Potem to. Potem to front right. Tu. Przydałaby się taczka i tą taczką zwoziłoby się rzeczy. To w lewo. Półosie. Półosie się przydadzą. Pyk. Półosie tutaj, pyk. O, ja cię kręcę. Dobra, to może to. To się przydaje. Cały układ kierowniczy. Tutaj idzie jeszcze to. To jest right, to tu. To. To jest left. To idzie tu. Dyski. O. To są chyba łączniki. Nie, to są drążki kierownicze. Left. To jest right, to left, tu. Drążki. To jest... myślę, że to jest maglownica, ale nie jestem pewien. No i dyski, to nie ma znaczenia. Czy prawy, czy lewy, czy lewy, czy prawy. Dobra, wpytę. Wszystko pasuje. Lepiej się tak wychylić lekko, żeby to tutaj podokręcać. Na chuj się człowiek ma męczyć i tam gdzieś ryj krzywić. O, wpakujecie łeb przez teksturę i kręcicie. Kiche w familiadzie. Koła nie było. Wytyfy. Teraz tak, z tej strony. To zamontujmy. Parami lepiej robić, nie?
Dobra, to zróbmy, żeby też nie było przy psu. To jest jak coś numerek 10. To ja 9 będę robił, może. Jaki zawód masz? Zawód mam taki, że Poczta Polska nie wysłała mi pieniędzy od kurwa 7 marca. To jest zawód kurwa, jaki mam. Zawiodłem się na nich. Teraz kolumny MacPersona. Kurwa, najpierw to przecież jebany debilu. Dobra. Teraz tu. Teraz najpierw łączniki. Nie. Wiem, w pracę. Ja na razie nie pracuję. Student jestem. Spędzi mi kurwa brzuch. O! Święto pasuje. Szlachta nie pracuje. Ja. Szlachta. Ktoś miał taki. Ktoś. O, wiem. Ziomek chciał. Chciał mi zrobić ten. Banner na YouTube'a, nie? Tło. I ja mu powiedziałem, słuchaj, no dobra, zrób mi, nie? Ja cię polecę tam na YouTubie, nie? Mówię, dobra. Odjebał mi taką chujnię obrzydliwą. No i... Potem powiedziałem, stary, trochę mi się nie podoba, mógłbyś to zmienić? No, ty za darmo chciałbyś, żebym ci takie rzeczy robił. To i tak dużo, jak za darmo wziąłem. Żeby poprawił, bo mi się nie podoba, no nie użyję tego, po prostu zmarnowany czas będzie. Być może za darmo to nie, to nie, żebym zdupiał, nie? No dobra, słuchaj. Najpierw chcesz, żebym cię polecił, a potem mówisz, że nie chcesz? No to zdecyduj się, gościu. On powiedział, że za darmo nie chce. No i on miał właśnie... Kurwa taki... Chujowy tekst właśnie. Szlachta nie pracuje, plebs... Haruje, czy coś takiego. Mnie rozbawił tym, bo zapierdala jak knur kurwa. I kolegom, kumplom robi za 30 zł paysafe carda, nie? Jakieś chujowe banery, nie? Się śmieje, nie? Z gościa. Jakiś dzieciak. Z gimnazjum. 2002 chyba rocznik. Go ścisnąłem tego chłopczyka tam nieźle. Na fejsie. Chłopiec se myślał, że odjebie chujnie i za darmo dostanie polecenie na mnie na kanale. Kurwa, już coś czuję, że źle zrobiłem. Albo może pomyliłem strony. No pewnie. Jebany idiota ze mnie. Nie.
Piep, 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 piep. No i gitara już jest przykręcone. Teraz półosie. Ile już nagrywam? 10 minut nagrania dopiero. Ja pierdolę, w moment skończę. Łe, najpierw to. Ja już mam takie doświadczenie w tym. Kiedyś piłem z kumplami i jechaliśmy 3 szoty pod rząd, nie? Czystej. Powiedziałem spoko. Piliśmy 3 szoty. Kumpel z koleżanką poszedł spać, nie? Wracając do tematu. Kumpel z koleżanką poszedł spać. Drugi kumpel tam popatrzył się, też poszedł się kimnąć, a ja zacząłem napierdalać w My Summer Cara, nie? Całą noc napierdalałem z tym silnikiem, kurwowałem tam, a oni spali, tylko spaczu, zamknij ryj, ja chcę spać, nie wiem. O ty kurwa, chuju. W ogóle to ja mogę na kółka je podstawić, czemu ja go nie podstawiłem na kółka? A to gamuń ze mnie. Moment, chwilę. Do góry ręce. Nie no, Przemek. Tam nic do gimbusów nie mam, no jest, zależy. Ktoś może być gimbusem, wiecie. Ale nie zachowywać się jak gimbus, nie? Ja nie jestem jak ZWG, że obrażam widzów. No, niedawno było gorąco na ten temat. Dobra, front right, to jebać, to też jebać. To front right jest. Zapraszam wszystkich na streamie do oglądania. Witam serdecznie. Całuję rączki. Nie zna, a osadza nie? Nie rozumiem. A, nie zna, a osądza. A chodzi o ZWG. A to nie wiem. To może znaczy osądza, no słyszałem, że w chuj tam leci. W chuja, nie? Ale ja tam, wiesz... Ja tam staram się, wiesz, nie być tolerancyjnym, bo tak naprawdę to wytworzycie mój kanał. Ta młodsza właśnie widownia. Wątpię, że jest... Wiem, że jest was powyżej połowa tych właśnie niepełnoletnich, że tak powiem. No i mnie to tam, wiecie, szczerze mówiąc, to nie obchodzi, bo jesteście dla mnie tak samo ważni jak ci, kurwa, co mają nawet i 100 lat, kurwa, kogo nie ma oczywiście tutaj, no bo to 100 lat mają, to albo, kurwa, jak żyją, to siedzą se w domu i wnukom opierdalają głodne kawałki o wojnie, jak to było chujowo, oczywiście każdy o tym wie, jak było chujowo. A ci, co by oglądali, no nie wiem, no to ci, co nie żyją, to już nie żyją, nie? A starzy ludzie, jakby mieli to oglądać, to by się za głowę złapali. Ja pierdolę, co za głupek gada od rzeczy, nie? Front left. Albo w kościele siedzą, no. Modlą się za Pana Boga. Żeby wyzdrowieć i żeby, nie wiem, żeby PiS wygrał. Ja się tak rozgadałem, a jak ktoś będzie to oglądać i się nie będzie zgadzać z jakimiś moimi, będzie przypał. Też nowych widzów, co wpadli tak w sumie przez przypadek. Oczywiście
Wiecie o co chodzi. Trzeba trochę z dystansem podejść do tego, co ja pierdolę, bo ja też się bawię w sumie tylko, a tylko tutaj poradnik delikatny robię. Kurwa, co się stało? Klucze za małe. A debil ze mnie, bo to nie do tego przecież mam. Aha, chuj. Tam mam przykręcić. Tam jest śruba wystająca. O. Piep. O kurwa, coś dotknąłem. I spadło. Będzie kozak? Mówisz? To wyślij nam na maila mit111@interia.pl. Na razie, cześć piątka, Mateo. Wyślij na maila, jak zrobisz tego banera. Chętnie zobaczę. Serdeczny JD z tobą. Dokładnie, jebać. Serdeczne JD Mateuszowi życzymy. To jest drum break. Załadowane. Kręci kurwa kiełbę. Nie tak, chyba tak. Mateo to dobry kumpel. Jakiś gościu. Ten fubu to jakiś gościu, co tam kogoś kurwa wydymał w dupę. Na hajs. Bardziej to tak i samo się dowiesz, co kto to jest, ale ja mam to wyjebane. Mnie nikt na kasę nie zruchał, więc na razie nie mam do nikogo spiny. No, Mateo zna jedną regułkę, czyli jebać fubu i tyle, so much. I dobrze. Im mniej wiesz, tym wiesz, lepiej ci się śpi. Im mniej wiesz, tym dłużej żyjesz. Kurde, nie ta śruba. Fuck. No już zrobiłem całe zawieszenie. Ile? 20 minut. Kółka jeszcze przykręcę i elo. Ja mam auto zrobił w godzinę challenge. Kurwa, ja pierdolę. Teraz podejdę, sprawdzę.
Fubu X Metin. Ziomek założył z jakimś ziomkiem, kurwa, mikrofon ruszyłem. Ziomek założył z ziomkiem jakimś innym serwer chyba na tym, na Metinie, nie? No i oni się mieli działkować hajsem, czyli podzielić, wiecie o co chodzi, nie? No i potem to się rozkręciło jakoś. Nie, to rozkręcili jakoś ten serwer, ale okazało się, że Fubu właśnie ojebał tam tego gościa, nie wiem jak on się nazywał, chuj mnie to interesuje. Zrobił go... Sorry, przysłowiowego chuja. Bo wziął całe siano dla siebie i spierdolił. Tak przynajmniej słyszałem z opowiadań któregoś tam youtubera, nie? Nie wiem, czy to jest prawda, ale no... Nie odsyłam was do niczego, nie wiem, jestem pewien 100%, ja tylko słyszałem, nie? I generalnie to mam w dupie. Ktoś tam to wymyślił i teraz to się tak trzymie, że na... Jak pójdziecie na IM, to jest łubu dubu jebać fubu jak so much i... Brzmi to trochę jakbyście byli na... meczu Legia kontra, nie wiem, kontra Polonia Warszawa, nie? To, czyli darcie pyska cały czas, jak ciule. Dobra, generalnie to jest już całe zarobione podwozie, ja się z wami zaraz będę żegnać, bo jestem padnięty i nawet kończę live'a. Wystarczy. Szybko napijmy się, zdechniemy, kurwa, na pierdolca. Kran. Napojmy się. Siknij sobie, hopę. Dobra, hanger, no to idziemy do... Zróbmy te koła i idziemy w pizdu. Jep, 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 jep. Jep, 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 jep. Zjemy se, wypijemy i kończymy. Żeby odcinek nie trwał za długo, żeby nikogo nie roz... Znaczy tam nie... Nie... Jak ktoś by się mnie rozpraszał, potem mnie dyskryminował, a potem przemyślałem wszystko i chodziło mi o słowo... żeby nikogo nie zrażał długością odcinek, nie? Czajcie o co chodzi. Dobra, idziemy. Lulu. Lulu i zapiszemy grę. Halo. No, także tego, ja się z wami żegnam serdecznie. To byłoby na tyle. Następny odcinek będzie jak włożyć silnik, albo jak uzupełnić... Może tak, jak wpierdolić wszystkie te... Jak to się mówi? Fotele, kanapy do samochodu. I jak zamontować silnik i jak odpalić. No, także tego, to byłoby na tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć pompa.